Cześć moi drodzy, witam Was serdecznie na kanale Portalu FPC. Zapraszam Was na drugą w sumie recenzję serwera NAS od Asustora z nowej linii Store. Tym razem na warsztat trafia model Store 4. Zapraszam na film. Nimbus Store 4 z oznaczeniem ES5304T to drugi gamingowy nas od Asustora, jaki ma Wam przyjemność zaprezentować i miałem przyjemność testować. Pierwsza zasadnicza różnica pomiędzy Nimbu 4 a Nimbu 2 to oczywiście Ilość zatoki. Jak sama nazwa wskazuje, w przypadku NIMBUSTORA 4 mamy 4 zatoki, więc do czterech dysków 2,5 lub 3,5 celowych możemy tutaj zainstalować. Montaż: uwaga beznarzędziowy i w przypadku testowanej jednostki mamy zainstalowane dwa dyski Kingstona DC500M. Każdy o pojemności 480 GB oczywiście na czas testu połączony w Macie RAID. Ale to oczywiście nie jedyna różnica pomiędzy Nimbusorem 4, a testowanym jakiś czas temu Nimbusorem 2. Tutaj mamy również inny procesor. Też jest to Intel, też jest to Celeron, ale jest to już model 4-wątkowy J4105 o taktowaniu w buście maksymalnie 2,5 GHz. Tutaj jest również od razu na dzień dobry większa ilość pamięci RAM, ponieważ są to 4, a nie 2 GB. I wciąż pozostaje slot wolny, że bez problemu możemy sobie ją rozbudować. Dostęp do samego wnętrza jest bardzo prosty. Wystarczy wysunąć zatoki. Po zdjęciu, oczywiście, instalowanej na magnes zaślepki, odkręcić z tyłu cztery śrubki i całość możemy zdjąć i dostać się do tego, żeby pamięć rozbudować. Co do portów, to tutaj to wyposażenie jest w zasadzie identyczne. Na froncie od samej góry mamy włącznik oraz zestaw diod informujący nas o statusie pracy urządzenia. Mamy przycisk do backupu danych oraz port USB w standardzie 3.0. Z tyłu jest również identyczne wyposażenie w porty, czyli mamy dwa USB 3.0, mamy HDMI, mamy dwie rj i tutaj również uwaga, podobnie jak w przypadku Nimbusora 2, Tutaj też są to porty 2,5 gigabitowe. No i na samym dole mam oczywiście złącze zasilające. Różnica, jak chodzi o samo wyposażenie urządzenia, jest również w wentylatorze, ponieważ tu już mamy 120 mm konstrukcję. Co do kultury pracy, to tutaj też w zależności oczywiście od tego, jak mamy oprogramowanie ustawione, także ta kultura pracy oscyluje gdzieś tam w granicach około 35-36 decybeli przy obciążanym urządzeniu. To jest bardzo istotna kwestia. Jeżeli chodzi o oprogramowanie, jest to programowanie identyczne jak w przypadku Nimbo Stora 2. Mamy znane aplikacje od Asustora, mamy centrum aplikacji, za pomocą którego możemy aplikacje instalować, usuwać, aktualizować. Mamy również dedykowane oprogramowanie do tego, aby na przykład robić sobie automatyczny backup filmów, czy to z YouTube, czy z Twitcha. Mamy także możliwość tworzenia dysków ISCSI, dzięki czemu potem jak już mamy ten dysk też dodany do systemu, w bardzo prosty sposób możemy streamować na nasz serwer nas, chociażby naszą rozgrywkę, a potem ją dalej gdzieś tam wysyłać, udostępniać, obrabiać coś tak naprawdę z nią chcemy. Co do wydajności, tutaj jest taka sama konfiguracja dyskowa, jak była w przypadku Nimbusora 2, i również wyniki testów są identyczne. Prędkość zapisu na sam dysk w czasie realnych testów, a nie syntetyków, oscylowała w granicach około 100-100 kilku megabajtów na sekundę. Do tam dochodziła maksymalnie w pikach podczas testów 120 maksymalnie. Oczywiście należy brać pod uwagę, że dużo zależy od wielkości plików, jakie chcemy na serwer wysłać. Dużo małych plików kopiuje się wolniej, zaś pliki większe pojedyncze kopiują się szybciej. Moi drodzy, jak więc widzicie w zasadzie Nimbus Store 2 i Nimbus Store 4 to bardzo podobne urządzenia, przy czym Tor 2 raz kosztuje dużo mniej, bo to jest około 1800 zł na czas publikacji tego testu, zaś testowany dzisiaj Nimbusor 4 to wydatek około 3300 zł nawet ciut powyżej. Różnice w wyglądzie praktycznie nie ma, poza tym, że no wiadomo, jest on szerszy, jest on cięższy, bo tutaj możemy więcej dysków zainstalować. Natomiast mamy też drobne różnice, jak chodzi o samą specyfikację sprzętową, no bo mamy mocniejszy procesor 4A nie Dwuwątkowy, mamy również podwojoną ilość pamięci RAM na start. Oprogramowanie, funkcjonalność urządzeń są identyczne. Jeżeli chodzi o gamingowość tego serwera, no to w zasadzie mogę Was odesłać do testu nimusora dwójki. Nigdzie wrzucimy albo do karty, albo do opisu tego filmu, ponieważ no tu się nic nie zmienia, tak? Mamy design, który odbiega od tej linii Asustora, którą do tej pory na moim kanale widzieliście. Czy to nadaje gamingowości? No nie bardzo, ale wygląd jest lepszy po prostu. Jeżeli chodzi o interfejs, tu też zmiany są w zasadzie kosmetyczne, no bo mamy tapetę czarno-czerwoną, tą Myślą z takimi akcentami gamingowymi nazwijmy to, Inny ekran logowania, natomiast to też możemy wszystko personalizować, to też o gamingowości nie świadczy. Jeżeli chodzi o specyfikację techniczną, jest to jednostka dość mocna, natomiast wydajnościowo, ona jakoś mocno od Inbusora dwójki nie odbiega. Porty też są 2,5 gigabitowe każdy, mamy także HDMI 2.0. W zasadzie jeżeli chodzi o korzystanie z tego serwera, no to ja tutaj żadnych różnic podczas testów nie, nie widziałem. Dla dlatego wydaje mi się, że chyba dla tak naprawdę użytkowników domowych pod warunkiem, że nie macie potrzeby posiadania dużej ilości dysków połączonych w macierz, bo macie jakieś Gigantycznej ilości danych do przechowywania, to skusiłbym się ku opcji tańszej. Natomiast w przypadku Nimbustera 4, ja raczej ten serwer dedykowałbym nie graczom, słuchajcie, bo to jest tak naprawdę marketing producenta. Moim zdaniem, Nimbuster 4 to jest z kolei świetny serwer dla osób, które zajmują się chociażby obróbką zdjęć czy wideo. Jeżeli mamy dużo dysków, możemy je połączyć w macierz. Mamy do nich szybki, bezproblemowy dostęp w zasadzie z każdego miejsca na świecie. To jest świetne urządzenie dzięki właśnie wsparciu ISCSI do tego, żeby przechowywać na nim duże ilości danych i z nich korzystać bez żadnych większych opóźnień. Coś pięknego do archiwizacji danych. Niestety słono idzie, trzeba za to zapłacić. Ode mnie na tyle. Dzięki za uwagę. Cześć, hej!